Pani Marszałek, Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić Państwu podpisany przez 157 tysięcy osób obywatelski projekt o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, popularnie nazywanej ustawą o janosikowym. Ustawa ta funkcjonuje od 2003 roku. Intencją ustawodawcy było wyrównanie sytuacji finansowej gmin, powiatów i województw w myśl zasady społecznej solidarności. W ustawie o janosikowym chodziło o to, by najbogatsi podzielili się częścią swego dorobku z najbiedniejszymi. Chodziło też o to, by wspólnoty uboższe otrzymały pieniądze na poprawę swojej sytuacji i zmianę niekorzystnego położenia ekonomicznego. To założenie ze wszech miar słuszne i godne pochwały. Jednak jak to często w życiu bywa, okazała się rzeczywistość bardziej skomplikowana, a efekty janosikowego niekiedy wręcz odwrotne od zamierzonych. Bardzo przepraszam. Ja bardzo proszę, Szanowni Państwo, przedstawiciel w tej chwili Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mówi w imieniu co najmniej 200 tysięcy osób, które się podpisały pod tym wnioskiem. Bardzo Państwa proszę o wysłuchanie w spokoju wystąpienia. Bardzo proszę. Od czasu uchwalenia ustawy w Polsce zaszły ważne zmiany. Weszliśmy do Unii Europejskiej, korzystamy z unijnych pieniędzy, które wspierają najuboższe regiony Polski. Tymczasem ustawa o janosikowym wprowadzana była jeszcze przed akcesją Polski do Unii, w innych warunkach prawnych i finansowych. Wysoka Izbo, nie kwestionujemy samej zasady solidarności i potrzeby wsparcia przez bogatsze samorządy tych biedniejszych. Wskazujemy na pilną konieczność zmiany mechanizmów ustawy, tak wyeliminować jej błędy. Obecne regulacje są niedoskonałe i jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, prowadzą do wypaczenia idei solidarności społecznej. Jednocześnie trzeba podkreślić, że nie chcemy likwidować janosikowego. Powtórzę jeszcze raz. Nie chcemy likwidować janosikowego. Chcemy je naprawić, by właściwie pełniło swoją rolę. Po blisko 8 latach działania ustawy możemy ocenić jej realne skutki. Nie wszystkie są pozytywne. Dochodzi do licznych patologii i niesprawiedliwości. Pieniądze kierowane za pomocą janosikowego do gmin i regionów uboższych nie służą trwałej poprawie ich sytuacji, a często są po prostu przejadane. Zdarza się i tak, że samorządy, na przykład powiat legionowski, na papierze bogatsze, po zapłaceniu janosikowego popadają w trudną sytuację finansową i same nie są w stanie związać końca z końcem, że brakuje im na ich własne potrzeby. Wreszcie dochodzi do sytuacji, w których janosikowe uderza bezpośrednio w gminy ubogie, które miały to nieszczęście, że jednorazowo udało im się zdobyć większe niż zazwyczaj pieniądze. Mechanizm wyrównawczy w kształcie obowiązującym obecnie sprawia, że nie wszystkie samorządy względnie bogate muszą płacić janosikowi. Natomiast nie wszystkie samorządy faktycznie biedniejsze dostają wsparcie w postaci środków wyrównawczych. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka przykładów pokazujących, do jakich patologii prowadzi obecny kształt ustawy o janosikowym. Gmina Tolkmicko, podobnie jak kilka innych samorządów z nadzalewu Wiślanego, Szczecińskiego i Zatoki Gdańskiej, z trudem wywalczyła w 2010 roku od Urzędu Morskiego zwrot zaległego podatku za nieruchomości pod morskimi wodami wewnętrznymi. W roku 2012 znaczną część uzyskanych dzięki temu pieniędzy musi oddać na janosikowe. W sumie gmina ma otrzymać około 50 milionów złotych zaległego podatku. Płatności te jednak rozłożono na raty. W roku 2012 do gminy wpłynie 15 milionów 300 tysięcy złotych, ale zamiast na bardzo potrzebne inwestycje drogowe, lwia część tej kwoty pójdzie na janosikowe. Z 15 milionów odzyskanych podatków Tolkmicko na janosikowe musi przeznaczyć 6 milionów 300 tysięcy złotych. W jeszcze gorszej sytuacji jest Frombor z województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina dostanie w 2012 roku około 3,5 miliona złotych zaległego podatku, a janosikowego zapłacić musi 3 miliony. Biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku Frombork jako uboga gmina sam dostał 1,5 miliona janosikowego,
to dochody w roku 2012 będą o 1 milion niższe niż w roku 2011. Taki jest bezpośredni skutek janosikowego dla ubogiego Fromborka. Zwycięska walka o zaległy podatek wyjdzie gminie bokiem. Niezbyt zamożne Sztutowo z województwa pomorskiego dostanie 9 milionów złotych zaległego podatku, z czego 8 milionów natychmiast pożre janosikowe. Jak pokazują powyższe przykłady, janosikowe w obecnej formie to jawny absurd. Wysoka Izbo, przeciwko janosikowemu w dzisiejszym kształcie protestuje także Stowarzyszenie Gmin Górniczych ze Śląska. Tamtejsze gminy zaczną płacić ten podatek po 2012 roku, kiedy opłaty eksploatacyjne od spółek węglowych za tak zwane szkody górnicze będą wliczane do dochodów gmin. Mechanizm ten będzie więc wyglądał następująco. Państwo wyrządza szkody samorządowi, tak zwane szkody górnicze. Potem przyznaje odszkodowanie, po czym zabiera jego dużą część w postaci janosikowego. To tak jakby rodzinie żołnierza, który został inwalidą na wojnie, państwo przyznało odszkodowanie, po czym zabrało połowę w postaci specjalnego podatku. Oczywisty absurd i jawna niesprawiedliwość. Idźmy dalej. Wyobraźmy sobie, że gmina przyjmie na swój teren trudną, potencjalnie niewygodną inwestycję, jednak ważną dla kraju. Ostatnio jest dyskutowana na przykład kwestia lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej. Przykład, mimo że teoretyczny, jest bardzo na czasie. Taka inwestycja to określone koszty społeczne, ale gmina liczy na poważne wpływy podatkowe. Otóż niesłusznie, proszę Państwa, przyjdzie janosik i wyrówna. Pieniądze z podatków popłyną gdzie indziej, a elektrownia lub spalarnia śmieci zostanie na miejscu. Przy takich zasadach trudno się dziwić, że samorządy będą jak ognia unikały lokalizowania na ich terenie tego rodzaju trudnych społecznie inwestycji. Bo jaki z nich będzie pożytek dla gminy? Te przykłady pokazują, że obecny system liczenia janosikowego jest zły, nie tylko dla dużych miast. Panie posłanki, panowie posłowie, za inny przykład janosikowych absurdów mogą służyć powiaty takie jak wspomniany powiat legionowski. W ciągu ostatnich 7 lat dochody z PIT wzrosły tam o połowę, a janosikowe o 300%. Powiat pod względem dochodów z PIT jest na 11 miejscu w kraju, a po wpłacie janosikowego spada na 287. To nie pomyłka, nie, to nie pomyłka. Powiat spada z pozycji 11 na miejsce 287. Gospodarność samorządowców zostaje więc surowo ukarana. W rezultacie powiat legionowski musiał zrezygnować z już przyznanego grantu na ochronę Zalewu Zegrzyńskiego, bo samorządu nie stać na wkład własny wymagany przez Unię Europejską. Już dziś wiadomo, że jeśli janosikowe nie zostanie zmienione, powiat legionowski nie będzie w stanie uchwalić budżetu w 2014 roku. I to wszystko, mimo że na papierze jest jednym z najbogatszych powiatów w Polsce. Po wizycie państwowego janosika okaże się jednak zbyt biedny, żeby zrównoważyć dochody i wydatki. Czy na pewno takiego efektu oczekiwał ustawodawca, wprowadzając janosikowe? Nie sądzę. Wysoka Izbo, kolejnym problemem, który występuje przy rozdziale pieniędzy z funduszy europejskich, pieniądze te nie są brane pod uwagę przy rozdziale kwot, jakie biedniejsze samorządy otrzymują z janosikowego. Kiedy uchwalano ustawę, takich możliwości zasilania samorządów ze środków unijnych jeszcze po prostu nie było. Małe gminy czerpią dziś garściami pieniądze z Unii Europejskiej i to bardzo dobrze, powtarzam. Jednocześnie, zgodnie z prawdą, wykazują mały dochód z podatków. W rezultacie system kwalifikuje je jako znacznie biedniejsze niż są w rzeczywistości. Czy to ich wina? Broń Boże, tak po prostu działa dzisiejsze janosikowe. Teraz przykład zgoła inny. Mazowsze tylko dzięki Warszawie jest na papierze najbogatszym regionem Polski. Dlatego w 2012 roku zapłaci ogromne janosikowe, sięgające 40% wszystkich dochodów. W 2010 roku Mazowsze musiało oddać 940 milionów złotych, czyli aż 63% rocznych dochodów podatkowych województwa. Doszło do tego, że w styczniu 2012 roku województwo musiało zaciągnąć kredyt, by zapłacić 52 miliony złotych raty janosikowego. Tymczasem, gdyby wziąć pod uwagę całe województwo mazowieckie, to okazałoby się, że składa się ono z wielu regionów biedniejszych niż te, które janosikowe dostaną. Najwyższe bezrobocie w Polsce notuje się właśnie na Mazowszu, w okolicach Radomia.
wśród 100 najbiedniejszych gmin w Polsce z najniższym wskaźnikiem dochodów podatkowych na mieszkańca aż 20 gmin, a więc 20% to gminy z Mazowsza. Na dodatek warto pamiętać, że z punktu widzenia płacących janosikowe traktowane jest tak samo jak ich wydatki na własne szkoły, służbę zdrowia, drogi i kulturę. Tak więc podatek staje się tu wydatkiem obniżającym zdolność kredytową płacącego samorządu. I koło się zamyka. To między innymi z tych powodów już w ubiegłym roku za zmianą janosikowego opowiedziały się władze Radomia. Miasta, które w ostatnich latach dostaje przeważnie największe janosikowe. Tamtejsi samorządowcy uważają tymczasem, że są to pieniądze mniejsze niż mogłoby zainwestować u nich województwo, gdyby nie było duszone nadmiernym, podkreślam, nadmiernym janosikowym. Utrzymanie obecnego systemu grozi Mazowszu jeszcze poważniejszymi problemami w przyszłości. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Mazowsze jako region, który przekroczył 75% średniej unijnej dochodów na głowę, nie dostanie dużej części dotychczasowego wsparcia w ramach polityki spójności. Jeżeli obecny system janosikowego zostanie utrzymany, Mazowsze będzie płaciło więcej janosikowego niż dostanie wsparcia z Unii Europejskiej. Region wytwarzający 1/5 polskiego PKB stanie przed wizją niewypłacalności, nie mówiąc już o wstrzymywanych inwestycjach. Czy to ma coś wspólnego z ideą solidarności społecznej i ekonomiczną racjonalnością? Nie sądzę. Panie posłanki i panowie posłowie, Wysoka Izbo, wypaczenie idei solidarności społecznej powoduje także niedoszacowana liczba mieszkańców dużych miast, w których mieszkają i pracują setki tysięcy osób niezarejestrowanych w lokalnych urzędach skarbowych. Są to uczący się studenci, także pracujący, osoby z różnych miejscowości poszukujące pracy, czy młode rodziny dopiero układające sobie życie w dużym mieście. Miasta świadczą dla nich wiele usług infrastrukturalnych. Wszyscy przecież korzystają z dróg, komunikacji miejskiej, parków, działania straży miejskiej, kultury, żłobków, przedszkoli i tak wiele można wymieniać. Niestety podatki tych osób nie służą finansowaniu potrzebnej infrastruktury miejskiej. Osoby te płacą bowiem podatek dochodowy w swoich macierzystych gminach. Wypracowane przez nich pieniądze nie są wydawane na ich prawdziwe potrzeby. Poprzez przyjęcie nieprawdziwych danych janosikowe uderza w samorządy, które stwarzają warunki do życia i pracy nowym mieszkańcom. W konsekwencji powoduje to z kolei napięcia społeczne wynikające ze skutków drastycznych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej czy selekcji dzieci przyjmowanych do żłobków i przedszkoli według kryterium miejsca płacenia podatków przez rodziców. Buduje to mur niechęci pomiędzy starymi a nowymi mieszkańcami dużych miast. Wysoka Izbo, samorządy otrzymują dziś niektóre części subwencji w zależności od pewnych potrzeb. Na przykład część równoważąca uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe. Jednak o przeznaczeniu tych pieniędzy decyduje Rada Gminy i może je przeznaczyć na dowolny cel, a nie na dodatki mieszkaniowe. Janosikowe może wydać na ten cel, cel niezwiązany z inwestycjami, które mogłyby procentować w przyszłości wyższymi dochodami gminy. Subwencja nie jest powiązana w żaden sposób z gospodarnością w gminie. Nie ma związku z tym, czy gmina prowadzi racjonalną, czy rozrzutną politykę. Pieniądze z janosikowego są przyznawaną z urzędu kroplówką, która rozpływa się w lokalnym budżecie i może być przeznaczona na cokolwiek. Na przykład na bieżące wydatki, w tym pensje dla urzędników i paliwo do samochodów. Czy sytuacja finansowa uboższych samorządów zostanie w ten sposób kiedykolwiek trwale poprawiona? Nie. O janosikową część dotacji samorządy nie muszą się specjalnie starać. Nie muszą się też z nich rozliczać. Jednym słowem, czy się stoi, czy się leży, janosikowe się należy. To na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Panie posłanki i panowie posłowie, obecne przepisy w ogóle nie uwzględniają specyfiki Warszawy jako stolicy Polski. Nie chodzi tu o wspomniane wcześniej setki tysięcy mieszkańców, którzy w Warszawie mieszkają, a podatki płacą gdzie indziej. Chodzi o liczne funkcje ogólnopaństwowe, jakie Warszawa wypełnia z racji tego, że jest stolicą. Zgodnie z prawem Warszawa zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych. Warszawa nie otrzymuje jednak żadnych pieniędzy z budżetu państwa na realizację powyższych zadań, mimo że ma to ustawowo obiecane.
Do tego dochodzą zadania realizowane przez Warszawę, takie jak budowa odcinka centralnego drugiej linii metra czy trasy Mostu Północnego, mające niewątpliwie znaczenie ponadlokalne i są związane z pełnieniem przez Warszawę funkcji stolicy państwa. Wysoka Izbo, prawnicy w większości zgadzają się, że co do zasady janosikowe nie jest sprzeczne z konstytucją. Jest rzeczą dopuszczalną, by ograniczyć prawa jednych grup obywateli, w tym wypadku prawa własności, na rzecz innej grupy. W tym wypadku chodzi o gminy i regiony uboższe. Inaczej jednak wygląda ten aspekt przy ocenie funkcjonowania tej konkretnej ustawy. Rzecz w tym, że praktyczna realizacja zasady solidarności społecznej nie może naruszać poczucia sprawiedliwości. Nie może być tak, że obliczanie należnego janosikowego dokonywane jest w oderwaniu od rzeczywistej sytuacji finansowej gmin, powiatów i województw. Nie może być tak, że po zapłaceniu janosikowego samorząd relatywnie bogatszy staje się najbiedniejszy. Nieproporcjonalnie wysoka danina staje się wtedy haraczem. A to na pewno nie jest zgodne ani z literą, ani z duchem polskiej konstytucji. Wysoka Izbo, jak już powiedziałem, nie chcemy likwidacji janosikowego, a jedynie takiej jego reformy, by opłata ta nie stanowiła nadmiernego obciążenia dla samorządów, które ją płacą. Chcemy, aby janosikowe było dzielone sprawiedliwie i by pieniądze trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne i były wydawane mądrze. Chcemy, by gminy, powiaty i województwa, które otrzymują wsparcie, wykorzystywały janosikowe na finansowanie inwestycji i tworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności, by ich nie przejadały na bieżące wydatki. Dlatego naszym zdaniem konieczne są zmiany obowiązującej ustawy. Chciałbym Państwu teraz w skrócie zaprezentować najważniejsze założenia naszego obywatelskiego projektu ustawy. Całość wraz ze szczegółowym uzasadnieniem otrzymali Państwo w projekcie nowelizacji, druk nr 19. Postulujemy zmniejszenie wymiaru janosikowego o 20% na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego. Większa niż dotychczas część dochodów wypracowanych przez mieszkańców danego samorządu powinna pozostawać w rękach wspólnoty samorządowej. Jednocześnie do samorządów uboższych trafiać będzie nadal ogromna większość obecnej kwoty janosikowego. Ponadto uważamy, że przy wyliczaniu janosikowego konieczne jest urealnienie liczby mieszkańców dużych miast. Nie da się precyzyjnie podać liczby mieszkańców Krakowa, Poznania, Trójmiasta czy Warszawy. Na pewno jednak jest ona większa niż liczba osób oficjalnie zameldowanych w tych miastach, a dziś na tej podstawie szacujemy dochody tych samorządów. W Niemczech podobny do naszego problem rozwiązano, wprowadzając współczynnik korygujący przy obliczaniu liczby mieszkańców na przykład Berlina. Przyjmuje się, że mieszka w nim o 50% więcej mieszkańców niż jest zameldowanych. Proponujemy, by dla Warszawy uraniono liczbę mieszkańców poprzez pomnożenie liczby formalnie zarejestrowanych tu podatników przez 1,5, a w przypadku pozostałych gmin na prawach powiatu liczących powyżej 350 tysięcy mieszkańców współczynnik ten wynosił 1,1. Obecnie proponowana regulacja objęłaby 7 miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław, wkrótce także prawdopodobnie Lublin. Wysoka Izbo, postulujemy zastąpienie części równoważącej janosikowego dotacjami przydzielanymi według racjonalnych zasad, podobnych do tych, jakie obowiązują przy rozdziale dotacji z funduszy unijnych. Należy też odstąpić od automatycznego rozdzielania pieniędzy. W tym celu proponujemy likwidację części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów. Pieniądze te powinny być przeznaczone na nowy rodzaj dotacji dla gmin i powiatów. Proponowany przykład, przydział środków w tym różniłby się od dotychczasowego, że przyznawane byłyby one samorządom nie automatycznie, lecz w drodze postępowania konkursowego. Oznacza to, że gmina ubiegająca się o dotację będzie musiała nie tylko wykazać, że konieczne jest uruchomienie mechanizmu wyrównawczego, ale także zaproponować bardziej konkurencyjny od innych gmin sposób wykorzystania tej dotacji. Preferencje przyznano by jednostkom, w których wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne związane z klęskami żywiołowymi. Alternatywnie można rozważyć inny mechanizm wymuszający racjonalne wykorzystanie tych pieniędzy, na przykład zachowanie części równoważącej subwencji, jednak z wyraźnym określeniem, na jakie cele może być ona wykorzystana. Chodzi o to, by samorządy otrzymujące janosikowe nie przejadały go,
a wykorzystywały na inwestycje lub projekty mające na celu trwałą poprawę dochodów i rozwój lokalnej społeczności. Mechanizm ten pełniłby funkcję motywacyjną i sprzyjającą rozwojowi. Wysoka Izbo, proponujemy, by w celu podstawy do obliczania wpłat stosować do ich obliczania kwoty stawek faktycznie stosowane przez gminę, nie niższe jednak niż średnia kwota stawki podatku stosowana przez wszystkie gminy w danym roku. Proponowany mechanizm spowoduje, że gminy nie będą zmuszane, tak jak to ma miejsce obecnie, do stosowania wysokich stawek podatków, jeśli nie wymagają tego potrzeby danej gminy. Do tej pory samorządy zmuszane były do stosowania maksymalnych stawek okolicznościami zewnętrznymi, to znaczy koniecznością wpłat do budżetu w oparciu właśnie o maksymalne stawki podatkowe. Samorządy, stosując również wysokie podatki, broniły się po prostu przed stratami. Taki mechanizm tłumi jednocześnie lokalną przedsiębiorczość i zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną, a w konsekwencji powoduje negatywne skutki dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. Panie posłanki, panowie posłowie, celem nowelizacji ustawy jest zachęcenie gmin do poszerzenia bazy podatkowej tak, by w konsekwencji zwiększały się ich dochody własne. Chodzi też o eliminację niesprawiedliwości obowiązującego dzisiaj systemu. Pamiętajmy, że część przepisów ustawy janosikowej została już kilka lat temu skutecznie zaskarżonych i uchylonych przez Trybunał Konstytucyjny, a kilka kolejnych jest zaskarżonych obecnie. W tym miejscu warto nadmienić, że zmiana ustawy w kierunku bardziej zrównoważonym może spowodować umorzenie przynajmniej części postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, co w konsekwencji zniwelowałoby ryzyko finansowe dla Skarbu Państwa w wypadku stwierdzenia przez Trybunał niekonstytucyjności zapisów o janosikowym. Naszą intencją jest doprowadzenie obecnego stanu prawa do stanu zgodnego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i standardami międzynarodowymi. Należy także podkreślić, że projekt obywatelski nie spowoduje żadnych przesunięć środków między budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Środki te, jak obecnie z jednych samorządów, trafiać będą w całości do innych samorządów. Wysoka Izbo, projekt, który dziś przedkładamy Wysokiej Izbie, ma charakter wyjątkowy. Jest opracowany społecznie, poza wszelkimi strukturami partyjnymi. Chociaż dotyczy kwestii administracyjno-finansowych, a więc z pozoru trudnych dla przeciętnego obywatela, zyskał poparcie 157 tysięcy obywateli. Tyle osób uznało, że warto wesprzeć zmianę obecnie obowiązującego prawa. A pamiętajmy, że na zebranie tej ilości podpisów mieliśmy raptem kilkanaście tygodni. Warto podkreślić, że projekt wsparli obywatele z różnych części Polski, z małych miejscowości i z dużych miast, z Wielkopolski i Dolnego Śląska, z Mazowsza i Małopolski, ze Śląska i z Pomorza. Długo by wymieniać wszystkich. Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować tym, którzy zaangażowali się w pracę przy tym projekcie, w tym organizacjom społecznym, których przedstawiciele są dziś na tej sali. Są wśród nich organizacje samorządowe, takie jak organizacje osób niepełnosprawnych, spółdzielcy, kombatanci ze Związku Powstańców Warszawskich i wielu innych. Serdecznie im dziękuję. Wysoka Izbo, w całej Polsce nasz projekt podpisało 157 tysięcy obywateli. Uszanujmy ich głos. Oni oczekują od Sejmu, że zajmie się przedstawionym projektem i będzie nad nim pracował. Proponowane rozwiązania powinny być przedyskutowane i tu właśnie udoskonalone w parlamencie. Po to przynosimy ten projekt do Sejmu, gdzie razem możemy wypracować nową ustawę. Nie na ulicy czy w zaciszu gabinetów, ale właśnie tu, w polskim parlamencie. Jesteśmy otwarci na dyskusję, na wszelkie głosy w tej sprawie. Traktujemy je poważnie i odpowiedzialnie. O to samo prosimy Wysoką Izbę. Mamy świadomość, że janosikowe to sprawa wymagająca społecznego kompromisu. Sytuacja dojrzała do tego, by na poważnie zająć się jego wypracowaniem. Liczymy na to, że w komisjach sejmowych będzie miejsce na pogłębioną dyskusję i głos licznych środowisk zainteresowanych sprawą janosikowego zostanie tam właśnie uwzględniony. Proszę pozwolić mi na końcu na pewną uwagę o charakterze osobistym. To wielki zaszczyt dla zwykłego obywatela, jakim jestem, stanąć przed Wysoką Izbą. To dla mnie także wzruszająca chwila, gdyż przed Wysoką Izbą stawał mój dziadek Henryk Jędrusik, senator II Rzeczpospolitej. Jestem pewien, że dziś poparłby nasz projekt.
Panie posłanki i panowie posłowie, dajmy szansę projektowi, który przedkłada wam 157 tysięcy obywateli, naszych rodaków, tych samych obywateli, których starają się państwo od lat zachęcić do udziału w życiu publicznym. Dajcie proszę wyraźny sygnał, że ich głos naprawdę się liczy. Dziękuję za uwagę.